Smurfy! Zbierzcie się na placu, aby wysłuchać obwieszczenia papy Smurfa związanego z Prima Aprilis! Prima Aprilis, przecież to najgorszy dzień w roku. Wszystkie Smurfy mi dokuczają. No, ale w tym roku nie dam się nabrać żadnemu Smurfowi. A, jak mądrze przewidziałem, już się zaczyna. Mogłem się domyślić, że Zgrywus będzie pierwszy w kolejce, żeby zrobić durnia z ważniaka. Trzeba wysmerfować wcześnie rano, żeby przesmerfować ważniaka. Mam nos wyczulony na zdradę. Prima Aprilis! Prima Aprilis! Faktycznie to był niezwykle zabawny psikus, Zgrywusie. No chodź, chodź, ważniaku. Papa wyda coroczne Prima Aprilisowe obwieszczenie. Zapowiada się długi dzień. Nie cierpię Prima Aprilis. No cóż, moje Smurfy, dziś pierwszy dzień kwietnia. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy każdy Smurf może robić kolegom małe smurfne psikusy. Uwaga, za wami czai się potwór. Prima Aprilis. No, jak wszyscy dobrze wiedzą, Prima Aprilis jest po to, abyśmy pamiętali, że nie należy brać życia zbyt poważnie, a najważniejsze, żeby umieć śmiać się z siebie. O jasne, papie Smurfowi łatwo mówić. Nie ma pojęcia, jakie męki cierpię każdego pierwszego kwietnia. Niech wasze psikusy będą smurfne. I uwaga, śmiejcie się z siebie. Ale będzie fajnie. Śmiejcie się z siebie. Ha, ale nie będę musiał śmiać się z siebie, jeśli nie dam się nabrać na głupie sztuczki. Słuchaj, mój drogi ważniaku, chyba nie chcesz mi zrobić jakiegoś psikusa, co? Oczywiście, że nie. Ta zabawa jest dla mnie zbyt infantylna. Dla mnie też. Mam zamiar spędzić ten dzień bardzo pracowicie. Będę zbierać dzikie smurfojagody, ale nie mogę ściągnąć pokrywki z mojego wiaderka. Pokaż mi to, smurfetko. A, rzeczywiście, trochę... Prima Aprilis! Musiałam zrobić przynajmniej jeden psikus przed pójściem na smurfojagody. Ale zabawne, smurfetko, rzeczywiście. Prima Aprilis, co za dziecinny pomysł. Czasem mam poważne wątpliwości co do decyzji papy Smurfa. Coś ty taki ponury. Mamy 1 kwietnia. W tym cały problem. Każdy Smurf korzysta z Prima Aprilis, żeby mi dokuczyć. Jak mówi papa Smurf, trzeba umieć śmiać się z siebie. Rozchmurz się, masz tu naleśnika z dżemem. Jej, dzięki. Prima Aprilis, Prima Aprilis. Mogłem się domyślić, że nie można ci ufać. O co ci chodzi? Nie umiesz śmiać się z siebie? Inne smurfy umieją. Udało się, Klakier, udało! Nareszcie znalazłem sposób, żeby te obrzydliwe małe smurfy wpadły prosto w moje szpony. To działa, Klakierku, działa! Żałośni amatorzy smurfojagód nigdy się temu nie oprą. Kiedy stracą głowę na widok moich pięknych jagód, będę na nich czekał w krzaku, że tak powiem. La 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 la. Ojej, to chyba największy krzak dzikich smurfojagód, jaki w życiu widziałam. Och, dajcie spokój, smurfy. Nie myślicie chyba, że dam się nabrać na stary kawał ze smurfojagodowym krzakiem? O! 1 kwietnia dochodzi do głosu niedojrzałość smurfów. Resztę dnia po prostu spędzę w lesie. Nie będę musiał doświadczać więcej tych smurfnych małych psikusów. Cześć, Marudo! Nie cierpię, cześć! Jeszcze bardziej do widzenia, ale cześć też! Sobie przynajmniej nikt nie dokucza. Mam już tego dosyć, naprawdę dosyć. Nie cierpię 1 kwietnia! Ja też! Wiedziałem, że mnie zrozumiesz. Moglibyśmy zrobić z naszym dniem coś bardziej sensownego. Jak smurfetka. Ona poszła zbierać dzikie smurfojagody. Lubisz dzikie smurfojagody, nie prawda? Nie cierpię!
kiedy ich nie mam. Ach, wiesz, Marudo, to chyba najsmerfniejszy krzak dzikich smerfojagód, jaki widziałem. Co powiesz na to, żebyśmy odłożyli naszą ciekawą dyskusję i zrobili przerwę na obiad? Pyszne, dobre. Mam was! Teraz dołączycie do waszej kochanej smerfetki. Będzie jej raźniej. Na pomoc! Na pomoc! Nie cierpię wołać na pomoc! Ej, malarzu, co robisz? A co miałbym robić? Tworzę moje kolejne arcydzieło. Kolejne arcydzieło? Proszę, przez ciebie zrobiłem błąd. Jeju, wybacz. Sakreble, znowu ten krzak. Kolejne arcydzieło. No, mon ami, kolejny błąd. Cordon bleu, coś tu jest bardzo nie tak. No nie wiem, wygląda bardzo smerfnie. No, chodzi o krzak, przecież on żyje. Mogę ci akompaniować, łasuchu? Raczej nie. Nigdy mi nie pozwalasz. Osobiście, harmoniuszu, chętnie posłucham, jak trąbisz. Fajny jesteś. Nie, nie, moje ciasto. O, intuicja mi podpowiada, że coś niesmerfnego wisi w powietrzu. Prima aprilis, prima aprilis. To był najśmieszniejszy kawał, jaki w życiu... Ojej, papa Smerf. Rzeczywiście bardzo śmieszne, moje zabawne smerfy. Macie szczęście, że dziś 1 kwietnia. Przepraszamy, papo Smerfie. Potrzebuję ochotników, którzy pomogą mi szukać zaginionych smerfów. Smerfów? Zaginionych? Założę się, że tylko robią nam psikusa na prima aprilis, papo Smerfie. Lepiej mieć pewność niż żałować. Chodźcie, moje smerfy. Że Gargamel w tym przebraniu będzie oszukiwał kolejne smerfy. I kto tych biedaków ostrzeże? Ach, co za wspaniały dzień! Wkrótce będę miał wszystkie smerfy u siebie. Dziwna rzecz. Na obrazie malarza jest smerfojagodowy krzak, a w pobliżu żadnego nie widać. Myślisz, że malarz ten krzak wymyślił? Sądzę, że ten krzak powstał w wyobraźni Gargamela. Gargamela! Papo, chodź szybko, to wiaderko smerfetki! Wszystko jasne. Łasuch, idź z harmoniuszem i nie spuszczaj z oka chaty Gargamela. A ja ze Zgrybusem weźmiemy piórka i będziemy szukać ich z powietrza. Patrz, dziki krzak smerfojagód. Schowajmy się tam. Pyszne! Dziękuję! Nigdzie ani śladu. Lećmy do domu Gargamela. Nareszcie! Absolutne szczęście! Całe życie, dzień po dniu, chciałem zniszczyć je. I w dzień, i w noc o smerfach myśl pędziła naprzód mnie. Aż wreszcie cud wydarzył się, gonitwy nastał kres. Bo smerfów 6 to cud, to cud. W akwarium moim jest! Jesteśmy tymi mezami smerfy. Gargamel zwyciężył. Jeszcze gorzej! On zaczął śpiewać. Jestem wściekły, średnio wściekły. Na herbatki smerfiej łyk mam chęć. Choć łyk! Ale wściekłość moja minie, gdy usłyszę przerażonych smerfów krzyk! Tego się obawiałem. Dorwał także łasucha i harmoniusza. I co teraz zrobimy, papo Smerfie? Po pierwsze, przyjrzyjmy się bliżej piórku. Aż trudno uwierzyć. Że Gargamel stał się smerfojagodowym krzakiem? Nie, że ktoś może tak fatalnie śpiewać. Na szczęście mam plan. Piórku, komin! No, lakierku, niedobrze jest podjadać między posiłkami. Zepsujesz sobie apetyt. Zgrybusie, zrobimy staremu Gargamelowi prima aprilisowy psikus. To mi się podoba. Żebym tylko przypomniał sobie odpowiedni ptasi śpiew. A tak.
nadlatują. No dość zabawy, moje obiadowe smakołyki. Kto chce być daniem głównym, a kto deserkiem? Co się dzieje? Uwielbiają smerfu jagody prawie tak jak ja. Ajajaj, nie. Ciekawe, co tam u Gargamela. Rzućmy okiem, zgrywusie, teleskop. Proszę bardzo. Gargamel ma już dosyć. No cóż, ostatecznie to 1 kwietnia. I całe szczęście, jeśli o mnie chodzi, wolałbym, żeby go w ogóle nie było. Tak, na szczęście nie musimy robić prymaaprylisowych psikusów przez cały rok. Właśnie.